rezerwa dla szaleństwa. Chcę pokazać masę męstwa. Ciągle mu kurwa mało, pusty kawał mięsa. Kobietę traktuje pałą. I co się pizdą gapisz za tej pierdolonej tarczy? W domu pewnie też bijesz, ale kurwa nie wystarczy. Powoli gnijesz, zżera cię własna głupota. Protokół piesek pisze i się skurwysyn zamotał. Jebana ciota, mistrzostwo argumentacji. Pan oficer już przysięgał bronić tylko swojej nacji. Siła to potęga, podparta majestatem prawa. Zobaczysz, będziesz klęczał i własne sierwo zjada. Chcę cię zatkać na mordy gazem i śmierdzącą blachą. Nieudaczne automaty, co się wiersze klocą na to, by wydawać im rozkazy. Pytam, jaki człowiek z własnej woli wypędza własną wolę z podpowiedź. Może kurwo powiesz, jakie stawiasz mi zarzuty gordon pierdolonych, ale kto to mają skopać dupy wszystkim tym, co stale chcą. Wychodzisz poza nawias, mów w kudlu mam szczekać, żebyś ty zaczął rozmawiać. Palcomierze ci napełni miskę karmą NBP, żebyś dalej mógł kopać pyskiem. I każdy wie, że kierując się zyskiem może szlaki od zasady. Mam na ryju terrorystkę, więc pewnie szukam zwany. Rozłożone ręce widać, chuja dzisiaj dla was naszą. To brutacy, pedoły, lewaki co kozaczą. Jak ksiądz jebaną dadzą, pozbawiony moralności. Jesteście przewidywalni i w odruchach prości. Pierdolę twój system, sam na paragrafy. Agresja na trakach, nie skończymy na tym. Wszyscy zjednoczeni w jednej silnej koalicji. Plus za akcję, plus za sprzęt, chuj w dupę policji. Furia uzbroiła pięści, nasz los jest ciężki. Nie możemy się poddać, oddali sprawie bezsenny. Mogą poświęcić życie dla przyszłych pokoleń. Trzeba wyjść na ulicę i rozprawić się z gnojem. Narodowe komanda, mundurowe oddziały wypełniają polecenia w rytm opadającej pały. Na głowy niewinnych jeszcze zapłoną miasta. Kolejny tajny wrzód, wściekłość nas narasta. Rzecznik prasowy Pytel, jebać na cipę, w dupie był, gówno widział, ale w mediach już wyryte, że to my mieliśmy broń i gaz i kurwa mapę, a kto chciał strzelić w stron i skończyło się na tym, że ręka była rękę, wyciszono aferę, chuju komplementem będzie, nazwać ciebie serem, jesteście szanowani, przyjaciół macie wielu, w bandyckich oddziałach zjebanego NR-u, biały stoki, krew i podpalone drzwi, łapanki na ulicach i pomarszone brwi, bo problem nie istnieje, to margines polityczny, co dotyka swym ciężarem grupę, wiesz, tylko nie liczy. Pierdolą takie brednie, naród to kupuje, umundurowane chuje. Naprawdę źle się czuję, kiedy patrzę na ludzi, którzy zdechli już za życia. Kutas wam do mordy i już od dzisiaj wieloroczny bunt, bo nikt sobie nie pozwoli, żeby indolentny fiut mógł używać swojej broni. To nie jest żaden Bóg, co najwyżej zły wywróca, łapę drugi kurwie mocno, zmazakrować usta. Są różne usta, zawsze popierałem rozmowę, konstruktywny dialog, zgodę i odmowę, ale widzę tu słowa, znaczą tyle ile prośba, że chorych na astmę, bo się trzymać nie można. No krzyknij jeszcze raz, mnie to w ogóle nie rusza, widać uleciał intelekt, marzenia i dusza, i siedzą takie cwele, i patrzą kogo zgrodzić, kto jest twoim przełożonym, że aż tak się to boli. Luby wodzonych mur, wychowanych PRL-u, a zresztą chuj takich w budzie przecież wielu. Potrójne patrole, więc na służbie dziś nie umrę, no pewnie w kupie siła, to też śmierdzicie głównym kurwy. Moja uzbroiła pięść i nasz los jest ciężki, nie możemy się poddać, oddali sprawie bezsenny, mogą poświęcić życie dla przyszłych pokoleń. Trzeba wyjść na ulicę i rozprawić się z gnojem. Narodowe komanda, mundurowe oddziały wypełniają polecenia w rytm opadającej pały. Na głowy niewinnych jeszcze zapłoną miasta. Kolejny tajny wrzód, wściekłość nas narasta. Puszcza bandę podnieconych gówniarzy i daje im prawo, że macie demolować, macie robić wszystko, macie wziąć kije, butelki z benzyną, macie instrukcje w internecie, jak walczyć z policją, jak kopać, jak się zachować. Właśnie to, że Niemiec od razu zaczyna krzyczeć, zostałem zaatakowany, to jest ta instrukcja z internetu, którą oni mają. Niemcy ukradli show, ale tam było dużo bandytów polskich, z polskiej Antify. Są to wyroki dla dwóch Polaków, jeden to 18-letni Polak, drugi ma 29 lat, 3 miesiące pozbawienia wolności. Bezwzględnego pozbawienia wolności i 300 zł nawiązki dla policjantów.